zabiorę was na krótką wycieczkę motocyklową poza Białystok. Tu są rejony, które według niektórych jeszcze mogłyby być bardziej odkryte, a według niektórych nie. Mniej więcej zmierzam w tym wywodzie do tego, że fajnie by było wybrać się w miejsca, które świecą pustkami. Mimo, że popularność Podlasia wzrasta, nie mówię tutaj będąc złośliwym o niektóre wypady, ale raczej ze wschodniej granicy. Chodzi o to, że tu natura rządzi i kiedy się ją odkrywa, jest fantastycznie. Tym bardziej, jeśli to wyprawa motocyklowa. Okolica Ogrodniczek, to niedaleko Supraśla. Tamtą drogę, którą widzieliście przed momentem, o właśnie, jest tam jeden pan, który śmiga sobie rowerem osób, które zmierzają tędy każdego dnia, tym bardziej w sezonie. O, jest mnóstwo. Las. Do Supraśla jeszcze parę kilometrów zostało, to fakt, ale nawet ta ścieżka rowerowa, którą widzieliście, mało tego, no to jest samo uzdrowisko. Kiedy się jedzie motocyklem, frajda jest tym większa, że czuć las. A ktoś może zapytać, a po mi las? A po to, żeby się napawać takimi chwilami, gdy piasek, las i za chwilę spora niespodzianka. Średnio się tędy idzie. Jak widzicie, spadek terenu jest ogromny, a to widać najlepiej po drzewach. To tereny dawnej żwirowni, gdzie dzisiaj jest gęsty las i kilka zbiorników wodnych. Czysta woda, cisza i spokój. Wzniesienia i piach to mekka okolicznych motokrosowców. Za to dla mnie świetne miejsce do nagrania pięknego podlaskiego zachodu słońca. I ktoś może mnie zapytać, a co to chłopie takiego wyjątkowego? Jeżeli przyjeżdża ktoś z daleka, o, te 200 km Warszawa to daleko, inny klimat, inny świat.
to już dla niego naprawdę może być to uczucie i połączenie z naturą. Za każdym razem to mam. Białystok, dobra, okej, 300 tysięcy mieszkańców. A gdy jedziecie, już zbliżacie się do tego wschodu, super sprawa. Teraz i wystarczy przejść się tylko moment od parkingu, mamy inny świat. Świat przyrody, świat ptaków i tego zapachu. Niedaleko stąd już Puszcza Knieszyńska. Puszcza Białowieska jest dużo dalej. Nie wszystko, co jest z Podlasiem związane, tylko Puszcza Białowieska. Ale zapachy, tak może zabrzmie dziwnie, ale dla niektórych może to być właśnie dziwne. Zapach Puszczy Białowieskiej i zapach Puszczy Knieszyńskiej to 2, 3, 4 różne zapachy. Ale ja tu gadu, coraz ciemniej i trzeba spakować manatki i lecieć. Ten vlog, jak zauważyliście, nie jest specjalnie długi, ale może to i dobrze. Nie wszystko, co długie, jest zadowalające. Bez głupich skojarzeń, tylko proszę. Jak możecie się domyślić, tu sporo ludzi jeździ motocrossami albo quadami. Spójrzcie, że no co jak co, powierzchni sporo. Piach, pagórki, wzniesienia. Nie ma sensu jechać gdziekolwiek indziej. Parę kilometrów, już można się wyszaleć. To jeszcze tylko spokojnie wrócić z tej ciemnicy. I można jechać. Spędziłbym trochę więcej czasu, niestety nie mogę. Poza tym jeszcze woda nie jest na tyle ciepła, aby do niej wchodzić. Ten malutki pomościk aż korci, żeby do niego wejść. Ale jeszcze parę tygodni i z pewnością będzie dużo, dużo przyjemniej. Teraz tylko te dźwięki przyrody ratują sytuację, ale na pewno nie moją kondycję. Poranna ucieczka, a raczej po prostu wyjazd. Jest ciemno, bardzo ciemno. Korzystając jeszcze ze światła motocykla, oczywiście ja Was zapraszam do tego, żebyście zasubskrybowali, polajkowali i dali komentarz. To wszystko po to, żebym mógł Wam jeszcze kilka takich miejsc pokazać, które mogłyby Was zainteresować nie tylko w Podlaskiem, ale ogólnie na świecie, tam gdzie będę zmierzał. Tymczasem ja wsiadam na swojego rumaka i zapraszam Was na kolejne odcinki. Dzięki wielkie, na razie. Cześć.